Podczas przeglądania źródeł przy tworzeniu kolejnych odcinków, często mam tak, że gdzieś przypadkiem wyświetli mi się w proponowanych artykuł lub wideo zupełnie niezwiązane z przypadkiem, który w danej chwili opracowuję. I wątek ten zaciekawi mnie do tego stopnia, że dopiero po jakimś czasie orientuję się, że zboczyłam na kompletnie inny tor. Dokładnie w ten sposób zainteresowałam się tematem, o którym pragnę Wam dzisiaj opowiedzieć. Jako że nie będzie on bezpośrednio związany z jakąś konkretną japońską sprawą kryminalną, postanowiłam wypuścić ten filmik jako taki dodatkowy dla chętnych, którzy będą mieli ochotę zapoznać się ze znaczeniem i problematyką zjawiska określanego w Japonii mianem kodokushi, czyli bardzo przygnębiającego, ogromnego problemu społecznego, który z każdym kolejnym rokiem staje się coraz bardziej zauważalny. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie Japonia zmaga się z kwestią starzejącego się społeczeństwa i posiada jeden z najniższych wskaźników urodzeń na świecie. Młodzi ludzie coraz rzadziej decydują się na posiadanie dziecka przed ustabilizowaniem swojej sytuacji zawodowej, a jeżeli już, to planują wydać na świat tylko jednego potomka. Ze statystyk wynika, że około 70% kobiet jest zasadniczo zmuszanych do rezygnacji z pracy po urodzeniu pierwszego dziecka. Wiele z nich świadomie więc rezygnuje z zostania matkami, ponieważ boją się, że utracą to, na co pracowały latami. W jednym z moich wcześniejszych filmów opowiadałam Wam również o tym, że w Japonii zalegalizowano aborcję ze względów ekonomicznych. Czyli jeżeli kobieta przedstawi logiczne argumenty na to, iż przyjście dziecka na świat znacznie pogorszy jej sytuację rodzinną i materialną, uzyska ona zgodę na usunięcie ciąży. Dodatkowo mamy tu do czynienia również z innym problemem. Japońskie społeczeństwo zmaga się obecnie z tak zwanym syndromem celibatu, z języka japońskiego sekkusu shinai shokogun, czyli utratą zainteresowania obcowaniem płciowym z drugą osobą. Oczywiście ma na to wpływ wiele czynników, przykładowo fakt, że ciężko myśleć o powiększaniu rodziny, kiedy od 3 lat niemalże codziennie wracamy do domu po 12 godzinach pracy i jedyne na co mamy ochotę to wziąć ciepłą kąpiel i położyć się spać. Japoński rząd jest świadomy problemu, z jakim przychodzi im się mierzyć. Władze starają się ustabilizować sytuację, proponując coraz to nowsze rozwiązania, jednak póki co wygląda na to, że Japończycy nie wydają się zbytnio do nich przekonani. Jednak dlaczego to mówię? Wszystkie wymienione przeze mnie powody drastycznego spadku urodzeń mają bezpośredni wpływ na zjawisko, które pragnę Wam dzisiaj przybliżyć. Kodokushi najprościej będzie określić jako proces, w którym duża liczba osób umiera w samotności w swoich domach, a ich śmierć pozostaje niezauważona przez pewien okres czasu. Ciało denata znajduje się zwykle kilka dni lub kilka tygodni później, z uwagi na bardzo nieprzyjemny zapach wydobywający się z mieszkania. Podczas opracowywania jednej z ostatnich spraw kryminalnych natrafiłam przypadkiem na YouTubie na kanał o nazwie Kansai Clean Service. Zauważyłam, że na wielu miniaturkach dodają oni niepokojące, zablurowane zdjęcia oraz dopisek Lonely Death in Japan, czyli samotna śmierć w Japonii. Zaciekawiło mnie to, więc postanowiłam obejrzeć jeden z materiałów. Potem kolejny i kolejny. Kansai Clean Service okazał się być firmą świadczącą usługi sprzątające, między innymi w domach i apartamentach, w których ktoś odnalazł ciało samotnie mieszkającego właściciela kilka dni lub nawet tygodni po jego śmierci. Pracownicy postanowili rozpocząć działania na YouTube, aby, jak twierdzą w opisie kanału, pokazać ludziom, że przypadki, z którymi mają oni do czynienia co dzień, istnieją naprawdę, w bliskim otoczeniu każdego z nas, a sceny, których są świadkami, można zaobserwować w prawdziwym życiu, a nie jedynie w filmach grozy. Prezentują oni na swoim kanale autentyczne materiały z miejsca zlecenia, opowiadają historię osoby, której życie zakończyło się w tym miejscu, a także prezentują, jak wygląda cały proces od samego początku do końca. Dodatkowo, do każdego wideo dodają komentarze, z jakiego powodu właściwie tak wielu członków społeczeństwa decyduje się na życie w pojedynkę. Pewnie większość z Was ma świadomość tego, iż Japończycy jako naród bardzo cenią czas zarówno swój, jak i innych osób. W kulturze kraju kwitnącej wiśni głęboko zakorzeniona jest konieczność bycia samodzielnym i radzenia sobie ze wszystkim, co nas trapi na własną rękę.
Obywatele tego kraju za punkt honoru biorą sobie często zasadę, iż należy wystrzegać się prowokowania sytuacji, w których musielibyśmy polegać na drugim człowieku. Możliwe, że już wcześniej gdzieś o tym słyszeliście, ale Japończycy nie lubią prosić o pomoc, głównie dlatego, iż nie chcą w cudzysłowie wynosić problemów na zewnątrz, aby nie obarczać nimi innych, nawet własnych dzieci. Każdego roku dochodzi bowiem w Japonii do setek tysięcy zgonów samotnych staruszków, których ciała odnajduje się dopiero wtedy, kiedy z ich mieszkania wydobywać się zaczyna naprawdę silny, nieprzyjemny zapach. Ludzie ci często umierają w męczarniach, z głodu, pragnienia czy chorób, gdyż, jak już wcześniej wspominałam, nie chcą prosić swoich potomków o ewentualną pomoc czy zrobienie zakupów. Zdarza się również, że osoby te w ogóle nie posiadały dzieci, pozostawały z nimi w trwałym konflikcie lub też pozostała część rodziny przeprowadziła się do innego miasta i nie mają czasu odwiedzać seniora tak często, jak robiły to wcześniej. Kolejnym powodem, z jakiego dochodzi do samotnych zgonów Kodokushi, jest fakt, że z uwagi na kojarzony tak często z Japonią kult pracy, bardzo wiele młodych osób zwyczajnie nie ma czasu na podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. Z roku na rok coraz dalej na osi czasu przesuwa się średnia granica wiekowa, w której młodzi ludzie decydują się na założenie rodziny. A co za tym idzie, coraz dłużej mieszkają oni samodzielnie po wyprowadzce z domu rodzinnego. Nie dość, że na pracę poświęcają znaczną część doby, aby udowodnić przed zwierzchnikami swój niezaprzeczalny wkład w rozwój firmy. Wobec tego nie pozostaje im zbyt wiele czasu na zadbanie o kondycję fizyczną, przygotowanie pełnowartościowych posiłków czy relaks na świeżym powietrzu, co w połączeniu z chronicznym przepracowaniem może nawet w młodym wieku skutkować zawałem serca lub inną nagłą dolegliwością, która powoduje zejście z tego świata. W kraju kwitnącej wiśni istnieje nawet oddzielny termin na śmierć z przepracowania. Jest to karosi. I tutaj koło się zamyka. Ciało Denata zostaje znalezione na długi czas po jego śmierci, gdyż osoba taka nie miała zapewne czasu zapoznać się z sąsiadami, a nawet jeżeli, to trzeba pamiętać o japońskim ogromnym poszanowaniu prywatności, o którym opowiadałam Wam już szerzej w jednym z moich poprzednich odcinków. W skrócie, ogólnoprzyjętą zasadą jest, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie innych członków społeczeństwa, dopóki nie uzyska się jasnej i klarownej sugestii, że druga osoba mogłaby sobie tego życzyć. Myślę, że w dzisiejszym odcinku należałoby również wspomnieć o śmierciach samobójczych, których częstotliwość również zapewnia Japonii jedno z niechlubnych miejsc w czołówce światowej. Prące do przodu w ogromnym tempie społeczeństwo i konieczność dopasowania się do ogólnoprzyjętych zasad kulturowych powoduje, iż wielu jego członków nie jest w stanie przystosować się do panujących realiów i zwyczajnie odcina się od świata zewnętrznego, popadając w depresję. Według statystyk ponad 700 tysięcy japońskich obywateli cierpi na zaburzenie zwane hikikomori, czyli celowe, wielomiesięczne odizolowanie się od społeczeństwa poprzez zamknięcie we własnym domu. Niestety, z racji niemożliwości zapewnienia koniecznej pomocy psychologicznej, część z tych osób decyduje się na samodzielne zakończenie swojego życia. Jak możecie się domyślać, w takich przypadkach ciała również odnajduje się po kilkunastu dniach od śmierci. Szczególnie, że w przypadku tego rodzaju stanu wycofania społecznego występują dłuższe bądź krótsze okresy, w których chory całkowicie odcina się od kogokolwiek, nawet od najbliższej rodziny, która nauczona doświadczeniem woli pozostawić krewnego w spokoju, wiedząc, że ten sam da o sobie znać w momencie, kiedy nieco mu się poprawi. W skrajnych przypadkach bywa jednak już za późno. W źródłach znalazłam informację, iż szacuje się, że około 4 do 5% pogrzebów w Japonii związanych jest ze śmiercią typu Kodokushi, co jest niewyobrażalnie przygnębiające. Coraz więcej ludzi umiera zapomnianych, bez powiązań ze środowiskiem i nikt nie zauważa ich braku. Stało się to tak powszechne, iż zaczęły powstawać właśnie takie firmy jak Kansai Clean Service. Pokazują oni na swoich filmach, jak wyglądają apartamenty na chwilę po odeskortowaniu ciała do kostnicy. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, w tle pokażę Wam kilka ujęć, uprzedzam jednak, iż nie są to widoki dla osób o słabych nerwach. Firmy takie jak ta specjalizują się w sprzątaniu domów tych ludzi, aby wyeliminować zarówno rzeczy, jak i plamy pozostawione przez ciała na powierzchni budynków. Pamiętajmy, że wiele z nich rozkładało się tygodnie, a nawet miesiące. Opowiadają oni o widoku ludzkiego tłuszczu, moczu, odchodów czy też krwi,
pozostawionych na meblach, materacach czy podłodze, do tego stopnia, że konieczne jest zerwanie paneli do samego betonu, który i tak następnie poddaje się działaniu odpowiednich środków. Mówią także o okropnym zapachu, którego bardzo ciężko jest się pozbyć. Najlepszym sposobem na to jest ozonowanie, którego sposób działania opisano jako zabijanie bakterii odpowiedzialnych za wytwarzanie przykrej woni. Panowie i panie zrywają tapety, a następnie dokładnie myją wszystkie ściany, okna i drzwi. Wynoszą meble i wszystkie rzeczy pozostawione przez zmarłego. Jednak kiedy o tym mówią, wydają się być, jakby to nazwać, przyzwyczajonymi do obcowania ze śmiercią. Myślę, że im dłużej pracuje się w takiej firmie, im więcej ludzkich tragedii widziało się na własne oczy, tym słabiej reaguje się na widok każdej kolejnej. Po zapoznaniu się z kilkoma filmikami na ich kanale, wysłuchałam wiele historii i większość z nich jest naprawdę smutna i przerażająca. Przykładowo opowiadali oni o rodzicu, który wezwał ich firmę do posprzątania apartamentu, w którym powiesiło się jego dziecko, albo też o człowieku, który ponad wszystko kochał swoje dwa psy i kiedy odszedł nagle i niespodziewanie, zwierzęta, aby przeżyć, pożywiły się jego ciałem. Jeżeli chcielibyście samemu zapoznać się z materiałami na ich kanale, to dam wam znać, że niektóre wideo posiadają angielskie napisy. Jednak tym, co sprawiło, że przy zgłębianiu tak depresyjnego tematu poczułam pewnego rodzaju ulgę, jest fakt, z jakim ogromnym szacunkiem ludzie ci obchodzą się z mieszkaniem oraz rzeczami zmarłego. Na samym początku przed drzwiami apartamentu stawiają oni także specjalną podstawkę, w której umieszczają zapalone kadzidełka. Często przynoszą również ze sobą kwiaty. Następnie klękają i odmawiają krótką modlitwę. Czynią to, aby okazać zmarłej osobie szacunek. Dopiero wtedy czują, że mogą wejść do środka. Osobiście nie wiem, czy jest coś, czego boję się bardziej niż śmierci w samotności. Może dlatego ten temat poruszył moje serce w tak szczególny sposób. Powiem wam, że fakt istnienia firm takich jak ta, o której wam dzisiaj opowiadam, powoduje, że myśląc o osobach odchodzących z tego świata w samotności, czuję się nieco mniej przygnębiona. Cieszę się, że są ludzie, którzy w niezwykle kulturalny sposób są w stanie wykonać swoją pracę, która, umówmy się, jest niezmiernie stresująca i wymaga wielu poświęceń. Zauważyłam, że istnieje również film o tytule Kodo Kushi, który opowiada o mężczyźnie imieniem Norihito, który jest właśnie pracownikiem firmy sprzątającej apartamenty zmarłych osób, który z biegiem czasu, każdego dnia obcując w pracy ze śmiercią, zaczyna kwestionować swoje życiowe wybory i czuję, że musi coś zmienić. Muszę przyznać, że ja go jeszcze nie oglądałam, ale z pewnością zamierzam to zrobić. Na dziś to tyle. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego krótkiego odcinka bonusowego. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w czwartek, kochani. Matane, bye bye.